No i co, spodziewaliście się, że to koniec? To jednak nie. Jeszcze troszeczkę nam tutaj przygód naszej młodej bohaterki zostało. Dobra. Wracać do szkoły nie ma co, więc najlepszym rozwiązaniem byłoby pójść dalej. Co to było? Chyba nie chcę wiedzieć, co to było. Ale z pewnością coś tutaj łazi. Tylko jeszcze nie wiem, co. Okej. Dobra, przez tamte drzwi nie przejdę, ale... Wow! Co to ma być? Co to jest? Co to za gremlin? Wow, jest tego więcej. Jest tego zdecydowanie więcej. Pytanie, co to jest? Wow. No złaździesz. Okej, no trzeba się ich wszystkich chyba pozbyć. No inaczej nie dadzą mi spokoju. O ile w ogóle będzie taka opcja, ale tym bardziej oddawaj mój telefon. I jeszcze do tego torbę? Nieładnie, nieładnie. Ale przynajmniej drzwi już są otwarte. A nie wiem, czy to takie dobre pocieszenie, skoro straciliśmy i telefon, i torby. Chociaż nie wiadomo, co w tej torbie było. Okej. Nie wyglądasz jakoś zbyt przyjaźnie. Okej. Profilaktycznie chciałem sprawdzić, czy coś tam jest. Wygląda trochę jak jakieś zombie. Więc najlepszym rozwiązaniem będzie... What the fuck? Najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu uciekać. Pytanie, czy uciekam w dobrym kierunku? Chyba w dobrym. Miejmy nadzieję, że tutaj już się nie dostanie, chociaż szklane drzwi to nie jest najlepsze rozwiązanie. Okej. W końcu mamy jakąś broń. Zaktualizowano cel. Donny zupełnie postradał rozum. Muszę go unikać i uciec stąd. Okej, potwory ukradły rzeczy. I nic więcej ciekawego. Co to w ogóle są? Te małe istoty są urodzonymi złodziejaszkami. Tule? Tuje? Nie wiem, czy jakoś to się tak wymawia dziwnie? Zwykle są pod kontrolą swego pana, to on nakazuje im kraść przedmioty, których właściciele nie chcą dobrowolnie oddać. Okej. Okay.
Trochę też tutaj postaci nowych mamy. Pechowy zwycięzca miejscowej loterii motocyklowej, gdy w radiu ogłosili zwycięzcę, podekscytował się tak bardzo, że dostał zawału serca. Nie spełniło się jego marzenie o posiadaniu motocykla, więc przemierza ziemię jako wędrowiec. Niegdyś piękna kobieta, która została brutalnie zgwałcona przez właściciela domu, który wynajmowała. Gdy okazało się, że jest w ciąży, miejscowi potępili ją i pogrzebali żywcem. Jej żądza zemsty, żądna zemsty dusza, chce ukarać wszystkich mężczyzn i ich rodziny. Przedmioty takie jak nożyczki, noże i gwoździe odstraszają. Okej. Okay. Te mroczne i ogromne stwory niekiedy strzegą tych, którzy mają nad nimi kontrolę. A tutaj nie ma nic. Dobra. Chyba więcej nie wymyślę. No po prostu. Iść dalej. Tym bardziej, że teraz już mamy jakąś broń. Więc miejmy nadzieję, że będzie troszeczkę bezpieczniej. Okej. Coś tutaj będzie. Okej, już podobną rzecz udało nam się znaleźć kiedyś. Co to za kamera? Jakiś reality show? Okej, na razie nikogo nie ma, kto mógłby nam tutaj jakoś... O! No właśnie. O, wilku mowa. To trochę parasolka się popsuła. No i ciekawe, co naszego kolegę tak bardzo opętało. O! Padnie czy nie? Dobra, przyjdzie nam przemierzać tutaj. Wow. No dobra. Chyba możemy iść dalej. Po cichutku, powolutku. A może jednak trochę szybciej? O, i jest mój telefon. Dawaj go. Mały gremlinie. Nieładnie tak kraść. O nie. Przechodź dalej. No dobra, jakimś cudem się udało. Tylko ten cały domek się trochę rozpada. No właśnie. Dosyć dziwna pozycja. Ewidentnie jest jakiś opętany. A jedyne, co możemy zrobić w takiej sytuacji, to oczywiście uciekać. Oła! Nieładnie. Bardzo nieładnie. Ej!
No to już po naszym koledze z klasy. No dobra, Iris. Nie ma co, trzeba wstawać. Nic na to nie poradzimy. Tutaj ofiar jest troszeczkę więcej z tego co widzę. Przynajmniej dwie po prawej stronie. Nasza mała bohaterka chyba jest ranna. I jeszcze trzecia na dole. Teraz jeszcze po lewej i po prawej. Żeby to cała moja klasa? Dawaj, dawaj. Dreptaj nóżkami. Żeby taki miał być koniec? Nie. To nie może się tak skończyć. Okej, okay, mamy teraz lustrzankę, nowoczesna lustrzanka, naciśnij F, żeby ją włączyć, żeby włączyć fleszku, żeby zmienić sprzęt i użyj kółka myszy, żeby przybliżyć lub oddalić. Okej. Okay. Mając lustrzankę... Wow! Jest jakiś większy. No za bardzo nie mam teraz możliwości, gdzie tu uciekać. No właśnie. I trochę to niesprawiedliwe, bo tu nie ma jak uciekać. Jakieś pomysły na rozwiązanie tej zagadki? Poza tym, że trzeba... Wow. To było dosyć... dziwne. Takie nagłe przybliżenie. Coś nowego. Coś zaczyna się dziać. I raczej nie jest to nic dobrego. Takie klikanie coś tutaj pomoże. Okej. Okay. Tym razem się udało i mamy zaktualizowaną naszą duchopedię. Najodważniejszy ze swojego gatunku, silny, ale bezmyślny. Co mamy? Opętany Donny. Ciało do niego zostało opętane przez demonicznego ducha, gdy chłopiec był poza szkołą. A to już było. Okej. Okay. Tam nic ciekawego już nie znajdziemy, więc zbierzmy swoje rzeczy. O ile możemy je zabrać.
Torba ze wszystkimi rzeczami Lindy. I coś jeszcze? I jeszcze pierścień. No tak, bo my sterujemy Lindą, a nie Iris.